No i stary, mówię ci, tutaj jest kibitoilet tu nas na chacie. Na 100%, tak, człowieku, prześladuje nas non-stop. Mówię ci, musimy to sprawdzić. Skibli toalet, przecież to nie istnieje. Stary, chodź sprawdzisz, na 100%, nie, mówię żarty ci. Robisz. Stawiam tysiaka, że jest. Człowieku, będziesz jeszcze się bał. No dobra, no chodź tu. Mordo, no przecież nie wzywałbym cię dla jajec, nie? No, ja nie wiem, no bo mówisz, że jakiś skibli toalet tu jest. Ja ci nie wierzę, bo to jest przecież postać wymyślona, fikcyjna przecież. No jak to wymyślona? Chłopie, ty nie widziałeś nigdy skibli toaleta? No nie, a nigdy? Ty widziałeś? No to ci mówię, że tak, 3 razy! Patrz! Zobacz, widzisz? Skibidi domek! Skibidi przejmuje nasz domek, rozumiesz? Naszą chatę, musisz pomóc nam! Co ty opowiadasz? A to ty jest się coś naprawdę, czy ty to teraz wymyśliłeś sobie? No nie! Chcesz ze mnie żarty robić, tak? Nie żartuję z ciebie, stary! To jest jakiś prank, tak? Jak prank? Patrz, czy to ci wygląda na jakikolwiek prank? Zobacz! Stary, ty masz pisemkę Skibidi Toilet. O, zobacz, zapytaj się Johnsona. Johnson, prawda? Jest Skibidi Toilet u nas na chacie. Jest. No. No widzisz? No... No nie wiem, no mogę ci pomóc, no ale... Stary, no... Jak mówisz, że jest, to ja chcę go po prostu zobaczyć. Dobra, no. Chodź, sprawdzimy całą chatę. Dobra, chodź. No to są jakieś jaja chyba, no Mr. G totalnie oszalał, ja nie wiem. Jakąś narysował kartkę sobie i mówi, że jakiś Skibidi Toilet. No ja rozumiem, że ja zrobiłem tę piosenkę Skibidi Toilet goni mnie, ale... Nie no, ja nie wierzę, że takie rzeczy są w domu ci składu, no gdzie? No stary, zobacz sobie nawet tam, patrz jak papier się rusza. No ej, no, to się odwala. Tego tu nie było przed chwilą. No. W sensie nawet serio. Jack potwierdza za kamerą. Ej. Stary, nie, nie. No jak nie? No zobacz, myślisz, że to ja dla jakbym sobie to zrobił? No zobacz, ja... o. To jest papier toaletowy. Tak naprawdę ale... nikt tego nie rzucił, to jeszcze się tu nikogo nie ma? Tutaj gdzieś? Halo, jest tu ktoś? Zipek, Ernest, Johnson. Nikogo, stary, nikogo. To też prawda, są na dworze wszyscy. Ale jaki bogaty chain przynajmniej, nie? Ja bym polecał wam sprawdzić domek, bo jest Skibidi domek napisane, a nie dom. A do... Skupcie się, Przemek, ty też wiem, że nie wierzysz, ale musisz się skupić, bo takie coś się tutaj dzieje. Ej, Jack ma rację, przecież normalnie by było napisane Skibidi dom, a tu jest Skibidi domek, a domek jest na drzewie. Stary, idziemy. Ja nadal w to nie wierzę, co tu się dzieje. To są jakieś żarty. Chodź, chodź. Chodź! Widzisz, tutaj też rzeczy jakieś porozwalane? Non-stop Skibidi Toilet rozwala. Patrz! Strzałki! To też Skibidi Toilet strzelał do nas. A gdzie są te domy? Dobra, nie strzelał, bo nie ma chyba... Nie wiem, czy ma ręce, czy nie, ale ja skacze tak lata. Nie wiem, w co mam wierzyć po prostu. To, co ty mówisz, to jest dla mnie jakieś... Nienormalne wręcz. No jak nienormalne? O, jest domek! To jest ten, o ten ci chodziło? Tak, i zobacz, tam też jest papier toaletowy, widzisz? No, ja chyba nie tam mogę. Nikt nie srał, ani nie sikał. Nikt tam nie wchodził do tych domków. No. Co jest? Ej, a widzisz, co tam jest? Co? Tam są jakieś kartki, takie same jak te. Ej, bez... Patrz, tylko że inne kolory. Skibidi domek. I to jest ten domek, tak? Wychodziłby, że to jest ten domek. Tak, patrz, na niebieskich drzwiach niebieska, na zielonych zielona kartka i na czerwonych różowa z czerwonym rysunkiem. Mocy, ja chodź. Nie chcę tego trzymać, to jest jakieś nawiedzone chyba! Chodź, sprawdzamy, chodź. Ale ja nie wiem, czy to jest bezpieczne w ogóle. Przemek, nie bądź psią końcową. Nie bądź psią końcową, idziesz pierwszy, musisz być mężczyzną, chodź. Dobra, ale do którego ja mam wejść? O Jezu, on tam chyba jest, idź. Nie, nic nie było, no chodź ze mną. Dobra, chodź dobra, idę. Chodź ze mną. Przestańcie się bać i chodźcie na górę, panowie, ja też idę z wami. Ja idę. On nie idzie, chodź. Dobra, idziesz przodem, nie będziesz psioczył tutaj. Panowie, tylko uważajcie, bo jedna rzecz, ten Skibidi jest nieprzewidywalny, więc każdy musi wejść osobno do pokoju, skoro są 3 kartki, nas jest 3. Dokładnie, a panowie, tutaj jest coś groźnego, zobaczcie. O Jezu, jaki pies, ej, on się śmieje, a niedługo zostaniesz spuszczony w kiblu, ci się tak śmieje. O nie. Słyszysz tą piłę? Słyszycie to? Radzę do domu, wejdź do domku, się chowajcie! Do domku, jak to są? Gdzie ja mam wejść? No, tam na górę. Wybierz te kolory i kartkę! Ja jestem tutaj, ale tu nie ma... Nie, tu jest kartka! Tam jest, to i śladów w takim razie, biegnij! Tu nie ma klamki! Rozdzielamy się, każdy swoją kamerę i lecimy! Ej, tutaj muszą być jakieś klucze do drzwi, na pewno! I to jest pierwszy etap! Dobra, wchodzimy! Gdzie tu jest jakiś klucz? Oby tego Skibidi Toileta tu nie było, bo będę miał przekichane. Gdzieś tu na pewno będzie ukryty. Chwila. Przy ścianie gdzieś? Na drzwiach? A, pod tym może! A nie, to jest przyszyte. Kurde, dobra, nie. Gdzie to może być schowane? Ciekawe, czy jest gdzieś drugi. Błyszczy się. Kolejny klucz!
od fury, od auta. I to od mojego. Co jest? Moje auto jest zamieszane znowu w jakiś film? No nie, najgorzej, muszę powiedzieć chłopakom. Dobra, to jest mój pokój chyba. Numer 2, w ogóle... co to jest w ogóle? To jest... I to przypomina w ogóle szczotkę do kibla i przepychaczkę? Ja nie wiem, czy ja tam mogę wejść. Czekajcie, najpierw zobaczę, bo ja nie wiem, naprawdę już... Ja im nie ufam, co w tym ci składzie się dzieje. Dobra, nie ma żadnej toalety chyba. Chyba jest tu bezpiecznie, okej. Co my tutaj mamy? Co ja coś muszę... Wychodzi na to, że ja muszę znaleźć chyba coś z tej kartki, żeby rozwikłać tą zagadkę, żeby ten skibidi toilet gdzieś go znaleźć. O co tu chodzi? Dobra, nie wiem, gram w tę grę, podoba mi się, niech będzie. Szukajmy, co tutaj się dzieje. Chyba nic tutaj złego na mnie nie czeka, no bo tu nie ma toalety, więc skibidi toilet nie będzie go. Co tutaj jest? To jakiś wór, nic tutaj nie ma. To jest jakaś decha. Tu. Nie wiem, co to jest. To jakieś kwiatki w ogóle, normalnie ogród botaniczny. Szkoda, że wszystko sztuczne jest. Tutaj nic nie ma. Chipsy jakieś. Gdzie to może być w ogóle? Gdzie może być ten mój artefakt? O! Tutaj jest szczotka, czyli zgadza się, patrzcie, wygląda totalnie tak samo. Dobra, muszę pokazać teraz chłopakom, co znalazłem, bo oni mi chyba nie uwierzą w to, co po prostu ja tu widzę. Chodźcie. Moje drzwi numer 3. Nie wiem, jak chłopaki trafili, ale ja mam jakiś motor, skuter, rolnik na tym siedział i płakał, jak na to patrzył. A teraz... Chłopaki, czy wasze drzwi też są zamknięte? Grześ? Otwarte! Czyli jako jedyny... Masz klucz, łap! Masz klucz? Łap! Ej, to jest klucz? Nie. Oho! Co? Ej, chwila! Co to jest? Przemek! Czek? A co ty tutaj robisz? Właśnie was szukałem, bo znalazłem taką szczotę. No stary, znalazłem klucz do tego pomieszczenia, ale... O! Co macie? Stary, wiesz, że moje drzwi były zamknięte? Okazało się, że Przemek ma ten sam pokój i miał klucz do tego otwarte normalnie. Żartujesz? Zostałem w konia zrobiony i mam samochód jakiś. Ej, to wygląda jak moje auto. Ej, co wy znaleźliście w ogóle? Pokażcie. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jako? Oprócz klucza? Coś? Klucze do auta mojego! Uuuu! Czyli to jest do... Masz wskazówkę, że masz iść do auta. Masz przesrane, bo w twoim samochodzie jest coś strasznego właśnie zachowane. Nie! Tak. Znowu! Tak, proszę uprzejmie, a ty Przemek pokaż co masz. Ja mam taką szczotę, nie wiem co ja mam tym zrobić. Przepchać coś mam czy co, jak myślicie? Stary, jak chcesz coś przepychać to lepiej nie z nami. Dawaj do auta, chodź. Do auta, dobra. Druga część filmu już w piątek, a jeżeli chcesz zgadnąć 40 zł PSC i mój autograf, to napisz w komentarzu słowa Skibidi Toilet goni mnie. I zostaw suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę. Nie.